10 najdroższych zabawek świata. Diamentowa Barbie. Zaprojektowana przez słynnego projektanta biżuterii Stefano Canturi, jest najdroższą lalką Barbie, jaką kiedykolwiek sprzedano. Jej szyję zdobi piękny naszyjnik, który składa się z 3-karatowych białych diamentów, rzadkiego różowego diamentu, a w centralnym miejscu znajduje się 1-karatowy szmaragd. Lalka posiada także na prawym ręku cudowny pierścionek przyzdobiony diamentem. Została sprzedana na aukcji w nowojorskim domu akcyjnym za ogromną kwotę aż 302 500 dolarów. Dla porównania, w Polsce w tej cenie można zakupić 300-metrowy dom i nowy samochód jednocześnie. 9. Konsola do gier Nintendo. Najdroższa na świecie konsola do gier została zaprojektowana na bazie Nintendo Wii i wykonana przez brytyjskiego jubilera. Jej wartość oscyluje w granicach 485 tysięcy dolarów. Obudowa tego luksusowego urządzenia została pokryta ponad 2000 gramów 22-karatowego złota. 3 przyciski na froncie obudowy są wysadzone 78 diamentami o łącznej wadze 19,5 karata. W przeliczeniu na złotówki jest ona warta ponad 2 miliony złotych. 8. Złoty koń na biegunach. Ten złoty konik na biegunach został wykonany z 36 kg czystego złota i pierwotnie kosztował ponad 1 000 000 dolarów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w amerykańskim show biznesie, czyli Jay-Z i Beyoncé, zdołali jednak odkupić go za bagatela 600 tysięcy dolarów, czyli ponad 2,5 miliona złotych. Podobno konik jest tak ciężki, że ciężko się na nim bujać, więc ewidentnie jest to zabawka pokazowa. Dajcie znać, czy kupowanie tak drogiej zabawki jest waszym zdaniem moralne, jeśli nawet nie można jej używać. 7. Kostka Rubika. Zwykłą kostkę Rubika można kupić już za kilka złotych. Ile więc może kosztować wysokiej klasy kostka Rubika? Cena takiej kostki oscyluje wokół 1,5 miliona dolarów. Luksusowa kostka Rubika wykonana została z 18-karatowego złota i zawiera 37 gram kamieni szlachetnych. Stworzono ją w 1995 roku przez firmę Diamond Cutter International z okazji 15. rocznicy założenia Rubik's Cube. Kiedy twórca kostki Rubika, Erno Rubik, miał okazję trzymać pierwszy raz najdroższą wersję swojej kostki, był pod takim wrażeniem, że powiedział: "To jest moja Mona Lisa". 6. Złote Monopoly. Monopoly to rozrywkowa gra planszowa na wolne chwile, która jednocześnie pozwala przećwiczyć ogrom umiejętności podejmowania ryzyka, zarządzania i inwestowania. Unikatowy i jednocześnie najdroższy egzemplarz na świecie został wykonany z 18-karatowego złota. Ta niezwykła, jedyna w swoim rodzaju odsłona gry Monopoly została sprzedana za 2 miliony dolarów. Domki pokryte są złotem, kostka jest wysadzana diamentami, a złota plansza udekorowana została złotymi kamieniami szlachetnymi. Zestaw został wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Myślicie, że przy tej wersji Monopoly nikt nie obraża się i nie odchodzi od stołu? 5. Miś Steif Louis Vuitton. W 2000 roku niemiecka firma zabawek Steif stworzyła tego niesamowitego misia o wartości blisko 2,1 miliona dolarów. Jest to najdroższy miś świata, jakiego kiedykolwiek sprzedano, ze względu na wysokiej jakości materiały, z których został stworzony. Jego futro wykonano z prawdziwego złota, a oczy z szafirów i diamentów. Dzięki współpracy ze znaną na całym świecie marką Louis Vuitton został ubrany w oryginalne ubrania tej firmy, a także dostał w komplecie dodatkowe ubranko oraz walizkę tej renomowanej marki. Ja na przykład bałbym się do niego przytulać, gdyż uszkodzenie go mogłoby być najdroższym błędem w moim życiu. 4. Diamentowa piłka nożna Szymański. Trzeba przyznać, że jak na piłkę jest bardzo droga. Jej wartość wynosi aż 2,59 miliona dolarów. Swoją absurdalną cenę zawdzięcza ponad 10 tysiącom diamentów, z których została wykonana. Daje to jej masę ponad 2 kg, a jej stworzenie trwało ponad 3 miesiące. Ten wspaniały okaz jest dziełem projektanta biżuterii Jaira Szymański i fascynuje każdego, kto ją ujrzał. Choć jest to piłka, raczej nikt nie pograniał na boisku, bo utrata któregoś z klejnotów mogłaby go drogo kosztować. Zresztą tak samo jak połamane palce u nogi. 3. Lalka Eloise. Jeśli uważasz, że inne marki lalek w sklepach z zabawkami są drogie, to nie słyszałeś o Eloise. Ta lalka o blond włosach i stylowym wyglądzie warta jest 5 milionów dolarów. Zastanawiasz się, dlaczego jest aż tak droga? Posiada kryształy Swarovskiego i wiele innych kosztownych akcesoriów. Madame Alexander, projektantka lalek, założyła własną firmę tworząc ekskluzywne lalki. Wprowadziła nowe materiały i innowacyjne rozwiązania, aby stworzyć je jak najbardziej realistyczne. Własnoręcznie stworzyła tylko 5 egzemplarzy tej zabawki. Każda z nich nosi ubrania Christiana Diora, futro Oscara de la Renta i akcesoria Catherine Bauman. 2.
model Lamborghini. Super samochody są szczytem luksusu, ale jeżeli nie możesz pozwolić sobie na zakup prawdziwego Lamborghini, to tym bardziej nie stać cię na tą zabawkę. Tworzony przez niemieckiego artystę Roberta Gulpena, w skali 1 do 8 model tego wspaniałego samochodu wart jest aż 7,5 miliona dolarów. To czyni go kilkukrotnie cenniejszym od prawdziwego auta tej marki. Do budowy tego modelu artysta wykorzystał nie tylko złoto, które pokrywa znaczną część samochodu, lecz także włókna węglowe, platynę i blisko 1500 diamentów. To najdroższy zabawkowy model samochodu na świecie. 1. Zamek Astolat Dollhouse. Zamek Dollhouse Astolat to oficjalnie najdroższy domek dla lalek na świecie, lecz także najdroższa na świecie zabawka, którego cena wynosi aż 8,5 miliona dolarów. Ten okazały domek dla lalek stworzony został przez amerykańskiego artystę Elaine Dane w latach 80. zeszłego wieku. To wspaniałe arcydzieło było tworzone przez ponad 13 lat przy pomocy najlepszych rzemieślników z całego świata. Składa się z ponad 10 tysięcy elementów i waży ponad 350 kg. Może pochwalić się najlepszą inżynierią, rzeźbą, architekturą i kreatywnością twórców. Posiada aż 29 pokoi, a wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy, starannie i precyzyjnie wykonywane były ręcznie z ogromną dbałością o szczegóły. Wśród bogato wyposażonego domku znaleźć można m.in. pianino warte 25 tysięcy złotych oraz biurko wycenione na 18 tysięcy złotych. Komnaty przyozdobione są kryształowymi żyrandolami, złotem i ręcznie robionymi koronkami. Każda z miniaturowych książek zapisana jest autentycznym tekstem. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie o zostawieniu lajka pod tym materiałem i wysłaniu go znajomym, jeśli wydał Wam się on ciekawy. Myślę, że ludzka rozrzutność w niektórych aspektach jest przerażająca. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym uważacie. Trzymajcie się. Cześć!